dzieci, z którymi zaczynaliśmy pracę 15 lat temu, już niekoniecznie dziećmi są. I za chwileczkę poznacie Państwo kilku młodych ludzi, którzy przez moment dłuższy albo krótszy, przez epizod albo przez historię, która trwa do dzisiaj, są z CKD związani i mają też swoje wspomnienia. Miałem 2,5 roku, kiedy z bratem przyszliśmy do Centrum Kultury Dziecka. Nasza przygoda zajęła się od zajęć plastycznych, które prowadziła pani Kinga. Wspominam je bardzo dobrze. Zawsze takie dni, w których mogliśmy trochę się wyżyć na tych kartkach i pomalować, co chcieliśmy. Zdjęcie moje i mojego brata bliźniaka podczas szukania jajek na Wielkanoc. I tutaj znowu jakieś zdjęcie moje i mojego brata bliźniaka. Tak, wiem, nie jesteśmy podobni, ale to jest mój brat bliźniak, 2 minuty młodszy. Jedna z rzeczy, które pamiętam właściwie, bo pan, który je prowadził, miał dredy. I te dredy, ja byłam święcie przekonana, że one są z gliny. I że jeżeli ktoś prowadzi zajęcia z ceramiki, no to on musi mieć dredy i one muszą być zrobione z gliny. I no naprawdę, to było takie moje przekonanie. Mogę wam opowiedzieć trochę o wolontariacie, ponieważ uważam, że to jest super aspekt Centrum Kultury Dziecka, które tutaj mamy. Bo są osoby, które czekają, aż przestaną być dziećmi, tylko po to, żeby zacząć być wolontariuszem Centrum Kultury Dziecka. Które już nie mogą tutaj chodzić na zajęcia, ale pragną tu zostać i być z nami, co jest przefantastyczne, tak myślę. Po wielu latach wróciłam na zajęcia z ceramiki, na koło ceramiczne CKD. Prowadzi te zajęcia Wojtek, on nie ma dreadów i bardzo fajnie mimo to prowadzi zajęcia. Także okazuje się, że dready nie są niezbędne do prowadzenia zajęć z ceramiki. Na początku chodziłam na zajęcia taneczne do pani Kasi Gulej. Później zaczęłam chodzić na wszystkie możliwe zajęcia teatralne, również do pani Kasi Gulej. Po prostu kojarzy mi się z Dniem Dziecka i szczerze mówiąc już nie wyobrażam sobie miasta Zgierza bez Centrum Kultury Dziecka i Dnia Dziecka, które organizuje CKD. Jak chodziłam właśnie na początku na te pierwsze zajęcia teatralne, jak miał być ten pierwszy spektakl, to był straszny stres, zapomniałam trochę tekstu, no ale przez to, że jakby tych spektakli już było kilka, to te następne już idą mi coraz lepiej. Bajkobrania to było coś, co też nas interesowało, czyli wystąpienia małych teatrów, jeżeli się nie mylę. Właśnie tam też byliśmy jako widownia, też bardzo dobrze wspominam niektóre spektakle. Na tym bajkobraniu pan narrator wziął mnie jakby do czynnego udziału w bajkobraniu. Wziął mnie, ja byłam królewną i był książę. Tylko książę był wzrostu tak, że sięgał mi do pasa. No i pan narrator tak sformułował to opowiadanie, że mieliśmy grać na żywo to, co on mówił. No i tak mówi, że księżniczka strasznie płakała z powodu, że właśnie książę sięgał jej do pasa. Tak płakała, że jej łzy płynęły po plecach. I ja wtedy byłam w takim szoku, co ja mam zrobić, jak ja mam zagrać to, że mi po plecach te łzy płynęły. I do tej pory jest to anegdotą w mojej rodzinie, jest to powtarzane przy każdej możliwej okazji, że byłam królewną, której łzy po plecach płynęły. Wiele fajnych wspomnień wyniosłam z CKD, wspaniałe wakacje, ferie. Może teraz jeszcze przejdę do tego, co dało mi CKD. Jestem bardziej otwarty, lubię bardzo pomagać. Udzielam się w młodzieżowej gazecie Cebula, gdzie piszę artykuły. Cieszę się, że mogę tu być, mimo tego, że dzieckiem już nie jestem, mimo tego, że byłam trochę za stara, żeby tutaj już być, kiedy ono powstawało, to uwielbiam to, że mam szansę działać, obserwować. Też obecnie pracuję z dziećmi i moje doświadczenie, które tutaj zbierałam przez lata, pomogło mi w tym, że teraz po prostu chyba jestem dobrym wychowawcą, dobrym pedagogiem. Też te pierwsze zajęcia plastyczne, myślę, otworzyły mi trochę tak oczy, że sztuka jest fajna. Do tej pory robię dużo rzeczy artystycznych. Na co dzień zajmuję się charakteryzacją, publikuję swoje prace. I naprawdę każdy tutaj może znaleźć coś dla siebie i
swoją dziedzinę, w której może się znaleźć, swoją pasję, którą może kontynuować i naprawdę wszystko, co chce. Mam nadzieję, że CKD dalej będzie się rozwijało i będzie takim CKD, jakie ja pamiętam, czyli wesołym, kolorowym i po prostu bez zmartwień.